Uczniowie tej szkoły rokrocznie zasypują pomysłami, tworzą własne aranżacje świątecznych stołów, a wszystko w ramach konkursu nakrywania stołów wigilijnych. Tradycją Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 jest organizowanie co roku konkursów na najpiękniejszy stół wigilijny. Ubiegłoroczna edycja cieszyła się dużym zainteresowaniem, bo przystąpiło 12 drużyn. Tegoroczna przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Aż 17 zespołów przystąpiło do konkursu na stół wigilijny. Jury konkursu oceniało zachowanie elementów tradycji wigilijnej, poczucie estetyki oraz pomysłowość. Ten konkurs się cieszy bardzo dużym powodzeniem. On jest już tutaj u nas od lat organizowany. W tym roku mieliśmy naprawdę znowu duży problem ze względu na to, że startowała bardzo duża liczba drużyn. Niemniej jednak w tym roku skupiliśmy się głównie na bardzo nowoczesnych dekoracjach. Ze względu na to, że zazwyczaj te dekoracje są związane bardziej z kolorem świąt, czyli zieleń, czerwień. W tym roku królowały dekoracje szarość, ewentualnie w połączeniu z kolorem ekri. W tym roku ocenialiśmy głównie dobór typowej zastawy stołowej, typowo świątecznej, oczywiście do pozostałych elementów dekoracyjnych i zwróciliśmy uwagę na to, że większość drużyn miała wszystkie dekoracje świąteczne wykonane własnoręcznie, czyli to jest naprawdę pracochłonne zajęcie. Duch zdrowego współzawodnictwa przyczynił się do bardzo wysokiego poziomu przygotowanych nakryć. Pierwsze miejsce zajęła drużyna w składzie Patrycja Kowalska, Edyta Kowalska i Anna Trzcińska. Wigilijny na pewno powinien mieć sianko, opłatek, stroik. Przede wszystkim powinien być elegancki, nieprzesadzony. Żeby nie było za dużo dodatków. Kolorystyka powinna być zgrana, nie... Wy postawiłyście na jaką kolorystykę? Troszeczkę inaczej niż pozostałe. Tak, my postawiliśmy na kolorystykę białą z szarym takim. Skąd akurat pomysł na ten typ stolika? Czyli nie wiem, sugerowałyście się jakimiś podpowiedziami z internetu? Znaczy, nie. Wiedzieliśmy, że na pewno więcej osób będzie miało stolik bardziej taki biało-czerwony, a my chcieliśmy wyróżnić się. I się udało, bo pierwsze miejsce. Tak. Jesteście z siebie zadowolone? Tak. Bardzo. Drugie miejsce zajęły Weronika Siwiera, Kinga Słowińska i Aleksandra Wysocka. Drużyna numer... Bardziej skromnie i tradycyjnie przeważnie, tak, żeby nie było dużo właśnie na stole, tylko tak mniej trochę. Dobra, na jaką kolorystykę postawiłyście? Na biel, tak, beż, w dwóch kolorach najbardziej. A skąd czerpałyście inspirację? Tak, od siebie, z domu i ogólnie trochę przez internet i tradycyjnie. Co, jesteście zadowolone z drugiego miejsca? Bardzo. I zaskoczone trochę? Tak. Ten prezent się przyda? Przyjada się. Trzecie miejsce Sandra Janik, Anna Walczak i Patrycja Michalak. Drużyna numer 13. Gratuluję. Bardzo proszę. Roda dla ciebie oraz tutaj Patrycja. Oraz tak. Dziękuję i bardzo proszę. My postawiliśmy tutaj na naturalność. Wszystko jest tutaj świeże, świeżo zerwane. No, żeby ładnie było kolorowo. Stół wygląda inaczej, bo ma takie dosyć nietuzinkowe elementy. Skąd wzięłyście na przykład ten mech? No, z lasu wszystko specjalnie chodziłyśmy, zbierałyśmy. No, szukałyśmy jak najlepszego pomysłu, żeby weszło jak najlepiej. No i się udało, trzecie miejsce. A skąd inspiracja? Z głowy. Wymyśliliśmy tak szybko, znienacka.
się udało. Czyli co, tak będzie wyglądał wasz wigilijny stół w waszym domu? Na pewno postawimy, żeby było wszystko naturalnie, nic nie sztuczne, świeże. Tak najlepiej. Dokładnie. Tak. Zwycięzcom gratulujemy.